proszę Państwa, postanowiłem pokazać jeszcze inne reakcje kwasu oleinowego jako przedstawiciela oczywiście kwasów tłuszczowych, żeby zweryfikować pewne rzeczy i pokazać, że wcale z nimi nie jest tak źle, jak się czasami sądzi. Więc mam tutaj podgrzany kwas oleinowy. Tu jest po prostu sam kwas oleinowy bez niczego. Tu jest fiolka z węglanem wapnia. Jak widać, reakcja nie zachodzi. Tlenek wapnia nam się roztworzył i proszę zobaczyć, że tutaj widać jeszcze w tej ostatniej, że reaguje też z tlenkiem miedzi. Czyli reaguje też po prostu z tlenkami metali, zasadowymi tlenkami metali. Mam tutaj fiolki wcześniej troszeczkę sprawdzone. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj widać na dole wykrystalizowany właśnie osad oleinianu, taki zielonkawo-niebieski, oleinianu i ciemno-niebieski oczywiście roztwór, taki zielonkawo-niebieski roztwór w kwasie oleinowym, a tutaj ciekawostka, wykrystalizowane mydło wapniowe, olejnian, sól wapniowa, olejnian wapnia w tym przypadku. To są takie cieniutkie igiełki, rosną sobie po prostu w takich jeżowych skupiskach, czyli po prostu otrzymałem drobne kryształy mydła wapniowego w tym przypadku. Zwykle nam się to kojarzy, że takie mydła to jest osad, tak, bo się strąca w wodzie twardej w reakcji mydła właśnie z solami, z węglanami w wodzie twardej, a tutaj widzimy, że możemy je też po prostu w postaci krystalicznej otrzymać w takich warunkach, w jakich ja tutaj to... Czyli gdybyśmy to zdjęli i ochłodzili, to po pewnym czasie właśnie w obu tych fiolkach nam wykrystalizuje właśnie produkt, czyli odpowiednia sól. O ile pokazywałem we wcześniejszym filmiku, że reaguje z rozpuszczalnymi węglanami, typu na przykład węglan potasu, o tyle z tymi praktycznie nierozpuszczalnymi nie reaguje. Widzimy, że osad pozostaje na dnie i nic się z nim nie dzieje. Jeżeli teraz wezmę do kwasu tłuszczowego, oleinowego, tak? Czyli nie na przedstawiciela kwasów nienasyconych, pomiędzy 9 a 10 atomem węgla, licząc od grupy karboksylowej, również jest wiązanie podwójne. I proszę zwrócić uwagę, też zanim doleci na dół, następuje odbarwienie tego roztworu bromu. Po prostu reakcja zachodzi praktycznie natychmiast. Gdybym miał tutaj kwas nienasycony, albo jakiś tłuszcz, przepraszam, kwas nasycony, albo jakiś tłuszcz po prostu nasycony, to obserwacja byłaby podobna jak w tej probówce, gdzie jest węglowodór nasycony. Nie zaobserwowalibyśmy jakichś specjalnych zmian. Ok, no to w sumie tyle, co chciałem pokazać. Pozdrawiam dla Biomist i dla powtórki z chemii DM.